Wiejskie Gnieździctwa Kulturowego to już jest impreza, myślę, o ustalonej renomie, skoro muzeum realizuje ją od 13 lat, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Pół godziny po otwarciu informacji turystycznej nie było już miejsc, to znaczy, że ludzie czekają na takie dni i temat bardzo im odpowiada. Za każdym razem przybliżamy jakiś aspekt naszego niezwykle bogatego dziedzictwa, tutaj związanego z Gliwicami i regionem. Staraliśmy się właśnie przedstawić, jak wielki wkład Żydzi Gliwiccy, czyli Żydzi niemieccy ówcześni do 1945 roku wnieśli w ogóle w powstanie miasta, w jego architekturę, kulturę, ale oczywiście przemysł nade wszystko, dlatego że to byli głównie przemysłowcy. Do pewnego momentu oni mieli ogromny wpływ na budowę właściwie takiej potęgi ekonomicznej tego miasta. Zarządzali wielkimi firmami, kapitałami i inwestowali tutaj, także to jest nieodzowna część historii tego miasta, jak i regionu oczywiście. Osiedlający się na terenie miasta Żydzi pełnili różne funkcje i reprezentowali zawody arendarzy, handlarzy, dzierżawców, browarników, fabrykantów, szynkarzy. W roku 1858 Żydzi stanowili 18% ogólnej liczby mieszkańców miasta. Żydzi gliwiccy byli bardzo zasymilowani z kulturą państwa niemieckiego, a wielu z nich podczas I wojny światowej walczyło w szeregach armii niemieckiej. To nie tylko Niemcy, to nie tylko Polacy, nie tylko inne narodowości, które przewijały się przez szereg lat przez nasze miasto, to także Żydzi. Są to ich miejsca, są cmentarze, są miejsca po synagogach. Część ludzi pamięta jeszcze, jak to było, jak była dzielnica żydowska, albo jej raczej pozostałości. Wydaje mi się, że jest to doskonały pomysł, żeby o tym przypomnieć. Zwłaszcza, że jak rozmawialiśmy wcześniej, uczą się nie tylko młodzi, uczą się też starsi i jeszcze starsi. Jest to naprawdę fenomenalna sprawa. Obecnie o tej minionej przeszłości przypomina zawieszona na rogu starej kamienicy metalowa tablica, wykonana według projektu Krzysztofa Nitsza w formie zwoju tory zwieńczonej gwiazdą Dawida. Każda synagoga to pewnego rodzaju znak pamięci. Synagogi stara i nowa stały obok siebie jako wymowny znak wielkości i zamożności tutejszej gminy. Zgodnie z rozkazem Reinharda Heinricha, gliwicka synagoga późną nocą została podpalona. Dzisiaj mieliśmy już możliwość uczestniczenia w wycieczce prowadzonej przez historyków, którzy prowadzili badania w archiwach i znaleźli mnóstwo nowych informacji i zatytułowali swoją wycieczkę Żydzi Gliwiccy o miłości, życiu i śmierci. Warto na chwilę przystanąć w cieniu jednej z ładniejszych willi gliwickich, aby podziwiając jej piękno, wysłuchać romantycznej opowieści o miłości, a także powstaniu tej budowli. Przemysłowiec Oskar Caro, syn Roberta i Herminy, zakochał się w długowłosej 22-letniej córce Salomona Lubowskiego, miejscowego mistrza budowlanego, członka Rady Miejskiej. Jako prezent ślubny państwo młodzi w prezencie od ojca panny młodej otrzymali wybudowaną w połowie lat 80. XIX wieku piękną, utrzymaną w duchu włoskiego renesansu willę mieszkalną z ogrodem. Od 1934 roku willa Caro została zaadoptowana na siedzibę Muzeum Miejskiego i taką rolę pełni do dnia dzisiejszego. No to jest część naszej historii zapomnianej. Trzeba to przypomnieć, dlatego że to byli niejednokrotnie ludzie po pierwsze związani z kulturą i z historią danego miejsca, miasta, ale także tworzący po prostu. Rynek 25, miejsce, gdzie mieszkał twórca najbardziej znanego kremu świata. Ale to nie wszystko. Uważany jest także za wynalazcę mydła w kostce, taśmy klejącej, szminki do ust oraz pasty do zębów o nazwie Florisal. Nasza ta społeczność żydowska była społecznością bogatą, to byli biznesmeni, ale też działali na rzecz miasta, sprowadzali tutaj wybitnych architektów, którzy budowali tu wspaniałe budynki. W ten sposób możemy się cieszyć też tą dobrą, piękną architekturą. Wydaje mi się, że jest to jak najbardziej przydatna inicjatywa. Bardzo się cieszę, że jest kultywowana już od kilku lat. Jest to wspaniałe, zwłaszcza, że czasami pada, ale w większości pogoda dopisuje do tych spacerów i wycieczek.